Cześć, Kamil Grzelak, Mikado Fishing Team. Korzystając z okienka pogodowego, które właśnie się skończyło i znowu pada, postanowiliśmy przedstawić Wam kilka wędek okoniowych z naszej oferty. A żeby je przedstawić najlepiej, spytaliśmy chłopaków z naszego teamu, czym powinna cechować się dobra wędka okoniowa. Lubię wędki z mocną szczytówką, ale jednocześnie takie, które podczas holu bardzo płynnie uginają się pod holowaną rybą. Dzięki temu nie gubię okoni, które znane są z kruchych pysków i doprowadzam je skutecznie do podbieraka. Lata startu w zawodach uświadomiły mi, że każda ryba się liczy. Kij pod okoniem musi uginać się w parabole, a przede wszystkim dobrze trzymać rybę. Wędka okoniowa powinna mieć zapas mocy umożliwiający szybki i bezkompromisowy hol ryby 40+. Wędka okoniowa naprawdę nie musi być droga, ale warto zwrócić uwagę na to, żeby miała płynne ugięcie, delikatną, czułą szczytówkę i odpowiedni zapas mocy w dolniku, żeby wyholować większe garbusy, ewentualnie przyłowione szczupaki. Kij okoniowy musi obsłużyć niewielkie przynęty, które pozwolą nam łatwo i przyjemnie łowić w pogoni za okoniem, ale powinien również dać radę wyjąć każdą dużą rybę, zwłaszcza na moim ulubionym łowisku, jakim jest Warta. No i w tym przypadku niewielkie przynęty okoniowe będą raczej trochę większe. Do zobaczenia nad wodą, na razie. No właśnie, i tak jak się spodziewałem, chłopaki wybrali zupełnie inne modele wędek, a to za sprawą tego, że używają różnych przynęt, łowią na różnych łowiskach i przede wszystkim każdy ma swoją technikę prowadzenia przynęty. Dlatego przygotowałem sobie tu wszystkie wędki, wszystkie modele, o których mówili nasi teamowicze i pokrótce postaram się Wam przedstawić charakterystykę każdego z nich. Kamil Czermiński i jego wybór, czyli Noctis Ultralight Spin 198 cm od 2 do 9 g wyrzutu. Szybka elektryczna wędka, która jednak już pod niedużym obciążeniem przechodzi w pełne ugięcie. Na pozór może się wydawać w budowie dosyć toporną okoniówką, a to za sprawą mocnej, grubej szczytówki. No i właśnie co z tą szczytówką? Ten dźwięk oznacza jedną z ulubionych przynęt Kamila, czyli wobler twitchingowy. Jak wiadomo, wobler w twitchingu musimy prowadzić agresywnie, szarpiąc go w toni. No i tutaj taka gruba szczytówka jak najbardziej zda egzamin. Nie obawiamy się, że naszemu sprzętowi coś się stanie, zostanie on uszkodzony podczas agresywnego prowadzenia. Jeśli chodzi o wygląd tej wędki, klasyczna głęboka czerń w połączeniu ze srebrnymi akcentami, dzielona rękojeść częściowo w korku, ciepły uchwyt z pianki, idealny do łowienia w chłodniejszych miesiącach. Do tego wszystkiego naprawdę wysokiej klasy komponenty. Zastosowaliśmy tutaj zarówno uchwyt, jak i przelotki marki Seaguide. Otrzymujemy po prostu ładną i dobrą okoniówkę do agresywnego łowienia. Wybór Michała Załuckiego to Katsudo Slim 2,29 od 1 do 9 gramów. Michał od wielu lat jest czynnym zawodnikiem i podczas zawodów wędkarskich nie może pozwolić sobie na spady żadnych ryb, nawet tych niewielkich, i do tego właśnie jest stworzona ta wędka. Wędka o niesamowicie głębokim ugięciu, która trzyma świetnie nawet niewielkie ryby, nie pozwala im spadać, a jednocześnie jest w stanie zatrzymać bardzo dużego okonia. Nietuzinkowy design, to na pewno da się zauważyć od razu. Bardzo ładna wędka, grafitowy kolor blanku, wykończony miedziano-brązowymi omotkami z miedzianymi elementami w dzielonym dolniku. Też są tutaj elementy z korku gumy, wszystko ładnie wykańcza uchwyt marki Fuji i przelotki marki Seaguide. Polecam tę wędkę zarówno zawodnikom, jak i spinningistom, którzy lubią łowić na niewielkie przynęty w toni, a jednocześnie chcą ograniczyć do totalnego zera spady zarówno małych ryb, jak i tych większych zapiętych za samą skórkę, bo na tej wędce, uwierzcie mi, żadna ryba nie spada. Jakub Pyrek wybrał mocną, krótką okoniówkę. Jest to wędka Sensual NG Medium Light od 3 do 12 g wyrzutu. W monoblanku długość 1,98 m, a to za sprawą tego, że na co dzień łowi w Holandii, nastawia się na naprawdę grube ryby, raczej o konie 40+, nierzadko przyławia fajne szczupaki czy sandacze. Na dodatek łowi w miejskiej dżungli, zazwyczaj w portach, kanałach, gdzie nie brakuje statków, barek, lin sumowniczych. Trzeba tam zatrzymać szybko dużą rybę, nie pozwolić jej wejść w żadne zaczepy. Dlatego ta wędka spisze się w takich warunkach idealnie. Jest to szybka, czuła wędka, która jednak pracuje bardzo głęboko pod rybą, a jednocześnie ma na tyle zapasu mocy w dole, by zatrzymać naprawdę duży i silny przyłów. Stonowany design,
klasyczny uchwyt, zielona korkowa rękojeść, czalny blank ze złotym blendingem. Ta wędka może się podobać, a przede wszystkim może zatrzymać prawdziwego potwora. Marcin Gruszczyński zakochał się w tej wędce praktycznie od pierwszego łowienia. Mowa oczywiście o wędce z serii Big Slide Light Spin, 198 cm w jednym kawałku, od 1 do 7 gramów wyrzutu. Co tak wyjątkowego jest w tej wędce? Klasyczna akcja, dzięki której wędka pracuje bardzo głęboko, nawet pod niewielką rybą, a bez problemu poradzimy sobie w walce z dużym okoniem na tym kiju. Do tego minimalistyczny, nowoczesny design, uchwyt szkieletowy, pozwalający nam cały czas na kontakt z blankiem, dzięki czemu kij jest niesamowicie czuły. Ten minimalizm też odchudził nam ten zestaw, dzięki czemu otrzymujemy lekki, praktyczny kij o fajnej akcji, przede wszystkim z bardzo niskiej półki cenowej, dostępny dla każdego klienta. Wędka, którą łowi Arek Chudy, to Mikado Fishing Team Lightspin 2,75 od 3 do 14 gramów wyrzutu. Bardzo długa wędka w porównaniu do całej reszty, a to dlatego, że Arek łowi głównie z brzegu i przede wszystkim w sporej rzece, gdzie musi często posłać niezbyt dużo ważącą przynętę na duże odległości, a także podczas prowadzenia odsunąć przynętę od brzegu, na przykład łowiąc wzdłuż opasek, wzdłuż zaczepowych burt, by nie zaparkować zaraz w jakimś zaczepie. Dodatkowo używa często różnych przynęt, nie tylko gumowych, ale także woblerów, obrotówek. Na takie przynęty w rzece oprócz okoni trafiają się duże klenie, a przede wszystkim duże waleczne bolenie, którym trzeba dać radę podczas holu, bo mają sporo pary w ogonie. Dlatego ta wędka jest najlepszym wyborem dla Arka. Dosyć szybka akcja z miękką, czułą szczytóweczką, która pokaże nam najdelikatniejsze dotknięcie, a jednocześnie z dużym zapasem mocy, by wyholować naprawdę okazowego bolenia, czy nawet przyzwoitego sumka. Jak najbardziej ten kij polecamy do łowienia z brzegu, zarówno w rzekach, jak i jeziorach. Podsumowując, jeśli poszukujecie mocnej, solidnej wędki okoniowej do agresywnego prowadzenia przynęt, takich jak choćby woblery do twitchingu, idźcie w ślady Kamila Czermińskiego i wybierzcie Noctisa Ultra Light Spin. Z kolei jeśli szukacie wędki o klasycznej akcji i przede wszystkim bardzo niskiej cenie, powinniście wybrać wędkę, którą wybrał Marcin Gruszczyński, czyli Big Slide'a Light Spina. Jeśli w waszym łowisku są wielkie ryby i nastawiacie się przede wszystkim na grube okonie, które musicie też siłowo często przytrzymać, żeby nie weszły w zaczepy, idźcie w ślady Jakuba Pylka i wybierzcie Sensual NG Medium Light Spina. A jeżeli wręcz przeciwnie, w waszym łowisku dominuje mały okonek i chcecie cieszyć się frajdą nawet z holu niewielkich ryb, czy po prostu jesteście zawodnikami, którzy nie mogą pozwolić sobie na gubienie ryb podczas holu, to na pewno powinniście wybrać taką wędkę jak Michał Załucki, czyli Katsudo Slim. No i jeśli, tak jak Arek Chudy, łowicie na rzece lub głównie z brzegu, czy w waszym łowisku występują duże ryby, które podczas łowienia okoni często trafiają się jako przyłowy, musicie je zatrzymać i doholować, taka wędka jak Mikado Fishing Team Light Spin 2,75 zarówno da radę wielkim przyłowom, jak i pośle wasze niewielkie przynęty na duże odległości. To tyle z naszej strony. Mamy nadzieję, że wybierzecie którąś z proponowanych przez nas wędek okoniowych i że zobaczymy się nad wodą. No i że połowimy fajnych okoni. Do zobaczyska.